Dlatego zaczniemy tak bardzo oficjalnie, dobrze? Jesteście gotowi? Więc otwieram dzisiejsze zgromadzenie. Tradycyjnie witam Państwa ja, tak mi przypadło. Spotykamy się po raz kolejny na pokojowej manifestacji jako element akcji zorganizowanej przez Justycja Polska. Nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale każde z Państwa ma przez te wszystkie dni przy sobie zapaloną świecę. Według wierzeń naszych słowiańskich przodków i według wierzeń wielu innych religii i mitologii, światło, żywy ogień odstrasza złe duchy, odstrasza wszystko, co złe. Stąd ten symbol. Ale coś wam powiem. Nie wszystko to, co się zdarzyło, jest złe. Mamy PiS-owi jednakowoż coś do zawdzięczenia. Gdyby nie ten, jak niektórzy mówią, niemiłościwie panujący nam rząd, nie spotkalibyśmy w życiu, nie przecięłyby się nasze ścieżki z wieloma fantastycznymi ludźmi. Zdobyliśmy mnóstwo nowych znajomych, mnóstwo przyjaciół i myślę, że to jest taka zdecydowana wartość dodana tego, co się stało w naszym państwie. Również ja witam wszystkich organizatorów tego spotkania. Organizatorami, tak jak wczoraj mówiłem, jesteście Państwo. Proszę Państwa, utrzymujemy nadal tą formułę, która była. Muzyka, wypowiedzi swobodne, trochę może bardziej profesjonalnego, wypowiedzi profesjonalnych aktorów Płockiego Teatru. W związku z tym zachęcam Państwa do tego, żebyście się wypowiadali. Ja jeszcze chciałam dodać, że gdybyście Państwo chcieli zobaczyć się na filmikach, widzicie Państwo, że tutaj nagrywamy filmy, to są one na stronach Stowarzyszenia Wolne Miasto Płock i na stronie Wolnego Radia Opornik. W każdej chwili do pobrania i do udostępnienia. Jutro w TVN-ie. A jutro jesteśmy w TVN-ie. On natchniony i młody był i nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu z nad głów. Podnosił się dym, śpiewał, że czas, by runął mur. Sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc. Śmiali dzień, klaskali dzień, jak wystrzał po klaski brzmiał i ciążył łańcuch, wlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zębów.
cierpią stary świat. Milczał słuchany w kroku huk, a mury rosły, 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 łańcuch nowy stał się. Patrzył na główny tłumów marsz, milczał słuchany w kroku. Serce rośnie, patrząc na Państwa. Codziennie chyba nas jest więcej. I o to chodzi. Proszę Państwa, te trzy ustawy, w związku z którymi protestujemy, to nie tylko sądownictwo, to jest po prostu zamach na konstytucję. W związku z powyższym poproszę o odczytanie preambuły ustawy zasadniczej. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość, okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa. Konstytucja! 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 Wolność! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja!
omówić kilka artykułów z naszej konstytucji i chcieliśmy je podzielić na te, które dalej funkcjonują i na te, które są złamane, ale jak żeśmy to przeczytali, to okazało się, że właściwie wszystkie są złamane. Rozdział pierwszy. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajenie struktur lub członkostwa. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolność. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Wolność, kocham i rozumiem wolności, wolność nie umiem.
rozdział drugi. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Rozdział trzeci. Źródła prawa. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Sejm i Senat. Władzę ustawodawczą w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Wybory i kadencja. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy. Posłowie są przedstawicielami narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Wolna Polska! 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 Proszę Państwa, rozpoczynamy nasz Hyde Park, czyli głos z ludu. Wysyłają nam demokrację na emeryturę. Skrócili wiek emerytalny, chyba demokrację też chcą wysłać na emeryturę. Poproszę Państwa o głos. Chyba widzę emerytowanego demokratę. Nazywam się Andrzej Celiński. Brawo! 7 grudnia 2015 roku pod Trybunałem Konstytucyjnym w Alei Szucha w Warszawie miała się odbyć pierwsza manifestacja dla obrony Konstytucji. 2 godziny wcześniej zadzwoniła moja mama. Mieszkała sama. 96 lat. Powiedziała: Andrzejku, przyjdź, ja chcę iść na manifestację. Odpowiedziałem: mamo, to nie jest możliwe. Jest zimno, wiatr, nie ten wiek. Odpowiedziała:
to pójdę sama. Oliwio. Przede mną stoi chyba 16-letnia dziewczyna. 14-letnia. Boże, 14-letnia. Tyle lat różnic. To nie jest wesołe, że musimy demonstrować. Ja nienawidzę demonstrować. To nie jest moja bajka. Ale czasem nie ma innego wyjścia. Kiedy złoczyńcy zabierają ci twój dom, wtedy się go broni. Bez różnic. Bez różnic. Kiedy masz zgasić pożar, nie pytasz się, jakiego koloru będą odbudowane ściany domu, który się pali. Trzeba stanąć i gasić. Brawo! Brawo! To całe zło, które nas oblepia od pewnego czasu. Zagraża najzupełniej podstawowym interesom, nie tylko naszym, także naszym następcom, naszym dzieciom i wnukom. Od 1648 roku, od pokoju westfalskiego, który zakończył wojnę 30-letnią, Polska nie miała tak znakomitych okoliczności zewnętrznych dla zbudowania swojego dobrobytu. Nikt nam nie przeszkadza. Jesteśmy od zewnątrz wolni. Zbudowaliśmy demokratyczne struktury własnego państwa. Wróg jest wewnątrz. Nie rozumie Polski. Nie rozumie naszego umiłowania wolności. Nie ma wiary w wolność. Z największą powagą prowadzi więc do wojny. Wolność gwarantuje pokój. Ale PiS nie wziął się znikąd. Nie przyszedł z Marsa. Jest przed Polakami pytanie. Jak to się stało, że z takim trudem wywalczona wolność chwieje się i może zostać odebrana? Jak to się stało, że obywatele w różnym wieku, i starzy, i młodzi, po doświadczeniu 2005-2007 roku oddali władzę w demokratycznych wyborach swoją decyzją tym ludziom, których w żaden sposób nie można uznać za godnych zaufania. 1/3 Polaków. Otóż są przyczyny także pośród nas. W nas. Polacy chcą żyć we wspólnocie. Solidarnie. Zgodnie. Polacy chcą mieć poczucie, że ich państwo nimi się zajmuje, a nie sobą. Polacy chcą widzieć wysiłek rządzących, który dąży do wyrównywania szans, startu do życia młodego pokolenia.
Partie są po to, aby we właściwych gmachach, w Sejmie, może w sejmikach, ale na pewno już nie w gminach wiejskich, na pewno nie w powiatach ziemskich, na pewno nie w małych miasteczkach, kłócić się o najlepsze koncepcje rozwoju, a nie po to, żeby swoimi obsadzać wszystko, co się da obsadzić w państwie. Obywatele zostali porzuceni w rzeczywistości przez swój system polityczny. I niestety wystarczająca ich część uwierzyła kłamcom. To jest jedyny rząd, jedyna władza w Europie, a kto wie, czy nie na świecie, która do swoich obywateli mówi: kanalie, mordercy, złodzieje, komuniści. Co dalej? Powtórzę zdanie. Nie warunkujesz gaszenia pożaru kolorem ścian odbudowanego w przyszłości domu. Zabrano nam wszystkie instytucje poza jedną. Wolnymi wyborami. 2018 rok, 2019 rok. Od nas zależy, czy będą, czy nie będą. Jeżeli Polacy naprawdę chcą mieć własne państwo, silnie związane z zachodnią cywilizacją, z Europą, z kulturą dialogu, kulturą rozmowy, a nie kulturą walki, to staną na ulicach i obronią to państwo. Jeżeli nie zechcą bronić swojego państwa, to nie będą mieć swojego państwa. Taki jest wybór. 2019 rok, wybory parlamentarne. Konieczna jest jedność, a nie konkurs piękności, który z chłopców najpiękniejszy we swojej wsi. To musi być taka jedność, która pozwoli nam po przywróceniu elementarnych zasad demokratycznego państwa prawnego, po przywróceniu konstytucji i przepraszam, że to powiem, ale muszę to powiedzieć, po przykładnym ukaraniu winnych. Brawo! Żebyśmy znów nie musieli, bo znowu komuś przyjdzie coś głupiego do głowy. Żebyśmy znów nie musieli walczyć o podstawowe prawa. Żeby następcy wiedzieli, czego nie robić. Czego naród nie pozwala robić. Nawiasem, trzeba pamiętać też o tym, że są instytucje i są ludzie, którzy z racji piastowanych funkcji albo rodzaju instytucji mają pozycję autorytetu. Oczekuję od nich, że tam, gdzie podstawowe prawa są łamane, tam, gdzie władza mówi do swoich obywateli mordercy, ta jedna instytucja, na której budynek teraz patrzę, też się odezwie. Autorytet! Brawo! Autorytet oznacza powiedzenie nie złoczyńcom, nawet jeżeli przez moment są w większości. Jak się nie powie nie, biskupie, to traci się autorytet. Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Kościół?
Kościół? Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Kościół? Powiem rzecz na koniec mało wiecowo. Ale proszę wierzyć, ja mam te swoje 67 plus lat. Pierwszy raz nienawidząc demonstrować, demonstrowałem dokładnie 24 czerwca apogeum milenium 66 roku w pokazaniu księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego na placu Zamkowym w Warszawie. Otóż powiedziałem, wspólne listy całej demokratycznej opozycji od prawa do lewa, od lewa do prawa w 19 roku. Mam nadzieję, że tak skonstruowane, że po przywróceniu podstawowych instytucji państwa prawnego móc znowu sensownie tak się podzielić, żeby reprezentować możliwie wszystkie grupy społeczne, różne interesy, różne wartości, różne światopoglądy. Moja propozycja szalona o tyle, że nigdzie w Europie i nigdzie w świecie nikt tego nie zrobił. Raz, jeden raz w 19 roku alfabetyczne listy wyborcze. Nawiasem, ponieważ jestem celiński, to pierwsza litera alfabetu byłaby losowana. Wyobraźcie sobie Państwo tę nieprawdopodobną obywatelską, edukacyjną kampanię wyborczą na samym losowaniu pierwszej litery alfabetu. Żadnych pieniędzy do tego nie trzeba. Wszystkie telewizje polskie i świata poza TVP1 będą to relacjonować. Codziennie.